Hej, jestem Zosia i jak widzicie, uprawiam hobby horsing. To mój hobby horse Misty. Jest fiordem i szłam ją sama. Jak chcecie, to sprzedaję podobne. To mój pierwszy w życiu hobby horse. Szyła go moja mama. No i jest cieniowany także przez nią. Mój stan jak na pierwszego jest bardzo ładny. Przeżył ze mną dużo chwil. Na tym kanale będę nagrywała właśnie o hobby horsach oraz o jeździe konnej i innych rzeczach, czyli na przykład tutoriale, vlogi albo inne takie fajne rzeczy. Oczywiście jeszcze także konno, no już sam dzień galopuję i robię także inne rzeczy. I od tej wiosny zacznę trenować ujeżdżenie i być może za niedługo pojadę na jakieś zawody ujeżdżeniowe, ale to w swoim czasie. Najpierw muszę mieć te treningi. A jeśli chodzi o zawody hobby horsowe, to byłam już na jednych i było bardzo fajnie. Mam zamiar jechać jeszcze raz. Zajęłam 4. miejsce w ujeżdżeniu, ale to zawsze coś. To jest właśnie ten kary, czy ten ciemnogniaty hobby horse na sprzedaż, którego znajdziecie na opisie i jest on po prawie 200 zł, więc myślę, że to nieduża cena na takiego hobby horse. A tutaj kolejny, jeszcze niedokończony hobby horse, ponieważ muszę mu jeszcze zrobić nosek i kij. I to jest kucyk A5+, ale jeszcze się zastanawiam, czy może go jednak nie zostawię, czy go jednak sprzedam. No, kiedy hobby horse będzie wystawiony, to was o tym powiadomię na tym kanale, więc zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić. No a jeśli chodzi o mój rekord skoku, to jest 90 cm, oczywiście z hobby horsem. No więc zachęcam wszystkich do zasubskrybowania oraz do zostawienia lajka, jeśli filmik wam się podobał, jeśli chcecie tego typu więcej, no chyba, że wolicie jakiś inny typ. Na przykład taki, że przez cały czas pokazuję wam stajnie hobby horsów i gadam.